mamy dzisiaj 10 dzień czerwca, a Słowo Boże zapisane w książce z Biblią na co dzień to dwa wersety zaczerpnięte z Księgi Przypowieści Salomona z 15 rozdziału i z pierwszego wersetu oraz z listu do Efezjan z 4 rozdziału, a z wersetów 26 i 27. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czy chrześcijanin może być zły? Czy może wyrażać swój gniew? To są pytania, które pojawiły się, kiedy przeczytałem dzisiejsze dwa fragmenty biblijne. A może Biblia dopuszcza przeżywanie tylko dobrych emocji? A jeżeli tak, to jakie są te dobre, a jakie złe? Wszystkie emocje są ważne i nie można ich dzielić na dobre i złe. Zarówno radość, jak i gniew są nam potrzebne, miłość i złość. Bez nich także trudno wyobrazić sobie życie. Przecież można też kochać kogoś, a jednocześnie złościć się na tę osobę. Ważne jest, byśmy potrafili żyć w zgodzie z naszymi emocjami, z tym, co nam w duszy gra. A to nie jest wcale łatwe. Często bowiem słyszymy, że tak nie wypada, żeby się nie złościć, żeby wśród ludzi okazywać tylko radość. A te trudniejsze emocje zatrzymać dla siebie, ukryć gdzieś głęboko i najlepiej nikomu nic o nich nie mówić. Nie tak to ma wyglądać. Możemy pozwolić sobie na każdą z nich. Grecki filozof Arystoteles powiedział: każdy może odczuwać złość. To bardzo proste. Jednak złościć się na właściwą osobę, we właściwym stopniu, we właściwym czasie, z właściwego powodu i we właściwy sposób, to nie jest proste. Oczywiście możemy się gniewać, złościć, radować i kochać, pamiętając o tym, że każda z tych emocji jest ważna w naszym życiu i nie pielęgnować tylko jednej z nich, bo pielęgnowanie na przykład gniewu nie doprowadzi do niczego dobrego. Raczej spowoduje zamknięcie się na drugiego człowieka, a sami pochłoniemy się myślą, jak się odwdzięczyć temu, który nas rozgniewał. Dlatego apostoł Paweł napisał: niech nie zachodzi słońce nad gniewem waszym. Spróbujmy porozmawiać, wyjaśnić, chociaż nieraz nie jest to wcale łatwe i nie mamy najmniejszej ochoty na wyciągnięcie ręki. Zastanówmy się jednak, ile razy zrobiliśmy coś niewłaściwego, dolaliśmy tak zwanej oliwy do ognia. Niejednokrotnie wypowiadamy też słowa, które dla nas nie mają jakiegoś większego znaczenia, ale innych mogą ranić, krzywdzić. I oczekujemy, że ktoś wykaże się wyrozumiałością, nie będzie się na nas gniewał. Ważną umiejętnością jest dobór odpowiednich słów. Jeszcze większą sztuką nieraz jest pomilczeć. Ale ważne jest, byśmy potrafili wypowiedzieć to, co czujemy, nie raniąc jednocześnie drugiej osoby. Radzenie sobie z gniewem, złością, panowanie nad słowami, to nie są wcale łatwe rzeczy, ale są one możliwe do realizacji.